Współpraca tych dwóch panów dla muzycznego świata była zaskoczeniem, zwłaszcza że wcześniej Quavo, jeden z nich, zniknął z social mediów prawie na rok. Powrócił, no i to właśnie wtedy wszystko się zaczęło, bo umieścił na swoim Instagramie taką grafikę z jedną kropką w środku. Na to odpowiedział Taco Hemingway grafiką z drugą kropką. No już wtedy wiedzieliśmy, że coś jest na rzeczy, a to coś, no to bardzo znany już teraz hit YouTube'a, Tamagotchi. Nasze pokolenie Tamagotchi, dziwne urządzenie bada oczy, smutek kiedy siedzę w samolocie, stewardessa do mnie gada o czymś. Taco na fide, czyli Taco Hemingway i Quavo na fide, no to jest naprawdę dwóch nietuzinkowych panów. Taco chociażby ma za sobą bardzo dużo podróży, bo on urodził się w Kairze, przez chwilę mieszkał w Chinach, studiował w Londynie, próbował swoich sił na YouTubie pod innym pseudonimem niż dziś. To mu się nie udało, ale wtedy wypuścił swój singiel. Okazało się, że ludzie w Polsce to kupili, naprawdę to kochają. Podobna zresztą historia była z Quavo, bo on też osiągnął nieoczekiwany sukces. Tak naprawdę on też bardzo dużo podróżował, choć jak kiedyś zdradził, panicznie boi się latać samolotem i samych samolotów. I mogłoby być tak, że tych dwoje by się nie spotkało, dlatego że jeśli Taco zostałby tłumaczem albo mistrzem reklamy, a Quavo, tak jak chciał, zostałby piłkarzem, no to dzisiaj nie mielibyśmy szansy posłuchać płyty Soma pół miligrama i kawałka Tamagotchi. I chyba dobrze, że Quavo na fide nie komentuje meczów, tylko raczej komentuje otaczającą nas rzeczywistość. Pić, jeść, spać, jak Tamagotchi tylko. Pić, jeść, spać, jak Tamagotchi tylko. Pić, jeść, spać. A samo Tamagotchi, Taco na fide, no to taka piosenka trochę refleksyjna o naszych czasach, kiedy to właściwie mamy telefon przyrośnięty do dłoni i tak jak mówi tekst z piosenki, chodzi o to, żeby pić, jeść, spać, jak Tamagotchi. Tych dwoje już raz podbiło muzyczny świat. Pamiętacie taki hit Titanium? No oczywiście to wtedy tak naprawdę Sia zaistniała dzięki Davidzie Guetta. I teraz tych dwoje powraca w hicie Flames, czyli będzie płonąć. Wie, czy gdyby nie David Guetta, który pojawił się w życiu Sii, to ktokolwiek odkryłby jej talent aż na taką skalę. Ona śpiewała muzykę indie. I David Guetta po prostu, pisząc Titanium, zaryzykował. Wiecie, co Sia wtedy powiedziała? Okej, ale bez żadnych transkoncertowych, bez żadnych promocji, bez żadnych wywiadów i to będzie jeden, jedyny raz. Dobrze, że nie dotrzymała własnego słowa, bo dzisiaj nie mielibyśmy kolejnego hitu, jak chociażby Flames, i świat nie usłyszałby tak naprawdę o Sii. Można powiedzieć, że ona dużo zawdzięcza Davidowi Guetcie, ale chyba też David Guetta dużo zawdzięcza jej, bo nie wiadomo, czy byłby w stanie stworzyć takie hity, gdyby nie ten wokal, który towarzyszy jego produkcjom. You can do this, oh my love. Jeśli chodzi o współpracę Sii i Davida Guetty, no to Sia okazuje się, że jest kobietą naprawdę z wielką klasą i wie, że trzeba umieć się odwdzięczyć za to, co dał nam ktoś inny. No bo to właśnie, dzięki Davidzie Guetta, ona jest teraz tak naprawdę na topie. I pomimo, że nie ma czasu, bo jest zaangażowana w wiele projektów własnych, to kiedy David Guetta prosi, nagrajmy coś razem, to spod ziemi. Ale Sia ten czas wyciąga. No i to chyba jest właśnie najważniejsze, jeżeli chodzi o takie muzyczne relacje. La 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 la